Do cholery jasnej, 5 lat nie biegałem. Wyszedłem pierwszy dzień po 5 latach pobiegać i co się stało? I rozwaliłem telefon. Włożyłem sobie do kieszonki, pyk, telefonik. No i nie wiedziałem, że jak się biega, to się podskakuje i telefon mi hyc, wypadł i 2 metry po asfalcie. I jeszcze żeby to spadł plecami, jak kot normalnie na 4 łapy, to nie. Ekranem przeszorował po betonie i efekt jest następujący. Nie wiem, czy tu widać, ale róg ekranu jest uszkodzony. Jak nie widać, to zrobimy zbliżenie później. Ale generalnie lipa, że fest, nie? Nowy telefon, kurczę no. Taki ładny był. Wiedziałem, żeby zostać w domu. Ja pierdzielę, no normalnie. Normalnie jakaś katastrofa, co nie? Już wiem, czemu ja jeżdżę na rowerze, a nie biegam. No kurczę, no to jest jakaś plaga. No to normalnie życie ode mnie chce i wymusza na mnie, żebym ja został na rowerze i nie biegał. No autentyko. No dobra, po tym wypadeczku z telefonem nie będziemy po prostu płakać do lustra i nie wrócę się na chatę. Nie będę żarł po prostu kubełka z lodami, żeby się jakoś pocieszyć. Tylko jedziemy z tym tematem. 45 minut biegu. Zobaczymy, jak wyjdzie. Technikę jaka jest, taka jest. Ja kiedyś biegałem 5 lat temu, zanim ten kanał powstał, to ja byłem takim no hardkorowym biegaczem, można powiedzieć. Biegałem zawody biegowe od 5 do półmaratonów. Maraton nigdy mnie nie kręcił, więc nigdy nie biegałem, chociaż obserwowałem w telewizji maratony. Czajcie bazę, siedzi gościu sobie i kurde normalnie przez 3-4 godziny ogląda, jak ktoś biegnie maraton. No to po co to robię? No po to, żeby nauczyć się trochę techniki i zobaczyć, jak ci super biegacze tam biegają, co nie? Przecież ci Kenijczycy to tam świrują tak ostro, że no to musi być jakiś sekret tej sztuki, żeby tak biegać, co nie? Oni dosyć szybko biegają. No i podpatrzyłem sobie, zwolniłem sobie tempo, zobaczyłem, aha, oni to robią w ten sposób. I dzisiaj trochę to obczaimy. Także w planie jest 45 minut, także lecimy! No dobra, skoro już idziemy biegać, wypadałoby robić to z jakąś techniką, więc kilka tipów ode mnie, jak to powinno wyglądać. Najważniejsze jest, żeby stopa upadała pod środkiem ciężkości. Wiem, że łatwo się mówi, ale taka jest poprawna technika biegu. Jak stopa upada pod środkiem ciężkości, unikacie walenia spięty. Zazwyczaj stopa albo upada na środek, na środku, lub przodem lekko. No i przodem, no to wiadomo, jak spintujecie, no to ciężko jest ciągle walić ze środka, więc zazwyczaj trochę się przodem strzela. Także unikacie bardzo dużych przeciążeń na wasze ciało, ponieważ jeśli będziecie jakby takiego overstride'a robić, ta stopa będzie dalej wypadać niż środek waszego ciężkości, to będzie siła zwrotna wstecz i będzie ta siła uderzać was w biodro. I wtedy będziecie czuć bardzo duże bóle w biodrach i generalnie ta technika biegu was wykończy. Wpadniecie w kontuzję i będzie wielka jedna depresja. Następny element jest, jak już biegniecie, to nie patrzycie ciągle pod stopy, co tam się dzieje, tylko patrzycie na horyzont. I wiadomo, że jeśli będzie jakaś przeszkoda, no to tam chwilowo się skupiacie, żeby ominąć tę przeszkodę, ale generalnie na horyzont, tak, żeby to patrzenie było. Następny element, moim zdaniem, to nie ściskanie tak barków. Jeśli ściskacie tak barki, część ludzi biega tak. I później mają tutaj takie wielkie bóle, że ciężko jest to wyrolować, no bo musiałbyś chyba pójść do jakiegoś fizjoterapeuty, bo tutaj rolera, no to ciężko jest wcisnąć. Może jakieś piłeczki, ale generalnie będzie was to bardzo naparzać, więc tu musi być luz. Luz i moim zdaniem klatka powinna być trochę tak wyprostowana, te barki powinny być lekko cofnięte do tyłu. Ręce powinny być koło siebie, trochę pozycja jak na tyranozaura. Nie powinniście, jakby te ręce nie powinny iść tak wyprostowane, ponieważ jak zobaczycie, macie ręce tak wyprostowane, to dupa wam do tyłu wypycha i po prostu tracicie tą poprawną technikę biegową. Też widzę często, ludzie biegają w taki sposób. Biega i ręce zarzuca tak o. Zarzuca tak ręce i to jest duży błąd.
to powoduje też duże przeciążenie na plecach i stratę energii. Męczycie się szybciej, ponieważ wy musicie nie dość, że wy jest wymach, to jeszcze musicie się cofnąć tą ręką. Więc przyjęło się, że rysujecie linię przez środek własnego ciała i staracie się tych rąk, żeby one nie przecinały tej linii. No to jest moim zdaniem wielkie clue do tego. Jak już wejdziecie w zaawansowany tryb, to warto by było, żeby robić taki wyrzut trochę tej nogi do przodu, ale dalej lądować pod środkiem ciężkości, czyli żebyście nie biegali takim trybem ciągle wolnym, jak ja widzę często biegaczy, że oni tak jakby truchtają, jakby to się nazywa trucht, ale moim zdaniem jak będziecie cały czas truchtać, to w pewnym momencie wasza technika się zamrozi na tym truchcie i nigdy nie dojdziecie do takiego jakby dużego strajda, o którym na przykład jak zobaczycie ci Kenijczycy biegają, to oni mają taki, jakbyście zmierzyli ich krok, to prawie z 2 metry gościu skacze tą nogą i tego w truchcie jesteście nie jesteście w stanie tego uzyskać, więc starajcie się od początku jak zaczynacie biegać poprawną techniką, jak się zmęczycie i technika upada, to trzeba przestać biegać. Po prostu nie uczcie się biegać jak kaleka, bo zostaniecie kaleką później. I to jest mój tip. No, sprawdzę, jakim tempem sobie biegnę. Ty, nie mam zegarka. Widzicie tą tutaj kropkę? No właśnie dlatego nie noszę tego zegarka. Jak widzicie, zegareczek Garmin Fenix 5, no topowy model, jak ja byłem biegaczem, to był to topowy model, jedyny zegarek na ultra, przebieg ze mną, no masę kilometrów, masę. Moim zdaniem, jak ja go kupiłem, to on przetrwał, zanim on mnie przypalił, to przetrwał gdzieś 5 lat, także zero problemów z tym zegarkiem, ja byłem super zadowolony. Zobaczcie, jak on zarąbiście wygląda, no to jest zegar, po prostu sztosik. Ciężko mi znaleźć teraz na rynku zegarek, no oczywiście poza najnowszym Garmin Fenixem 5, Garmin Fenixem, tam chyba jest teraz wersja 7 coś Pro, także to chyba jedyny zegarek, który tak dobrze wygląda. Ten zegarek mógłbyś normalnie nosić na co dzień i nikt by ci nie powiedział, że on jest po prostu brzydki, bo niektóre te trackery, no to wyglądają, widać, że to tylko można na bieg założyć i później to trochę siara go nosić, nie? Więc... No dobra, ale historia tego zegarka. Czemu ja go nie noszę? No zepsuł się zegarek. Zegareczek się zepsuł. Zobaczcie tutaj. Widzicie te porty do ładowania? Te 4 kropeczki na dole tutaj? Może widać taki trochę ślad ala olejowy, ale jest to ślad po zwarciu. Po zwarciu tych pinów. Tam zaszła pod wpływem potu i tej soli, która się tam nagromadziła. Trochę galwanizacja, trochę się ten metal tam zwarte piny. Jak te piny się zwarły, to taki łuk elektryczny powstał moim zdaniem i wypalił mi dziurę na jakieś 3 mm. Wyobrażacie sobie, że macie 3 mm dziurę? Ja jechałem rowerem i myślę, coś mnie swędzi na dłoni. Coś mnie swędzi na tej dłoni. Zwolniłem rowerem, zatrzymałem się, patrzę, mam taką dziurę. Myślę, nie no, od razu ściągam pyk go do kieszonki i na chacie zobaczyłem dopiero, co się dokładnie stało. Także zegareczek nie jest już użytkowany, kupiłem sobie licznik, ale to był zegarek, który normalnie używałem do jeżdżenia też na rowerze. On ma tryb rowerowy, można było normalnie na nim podejrzeć, też podpiąć moc, wszystkie mierniki, także to jest super zegar. Ale nowoczesne zegarki są mi jeszcze lepsze. I zaraz porozmawiamy o tym, co powinien mieć taki zegarek. Taki zegarek, oprócz tego, że zlicza kilometry, które sobie możesz patrzeć, to jest też umiejscowiony na dłoni. Na ramieniu, tak? I teraz, jak biegacie, to widzicie po prostu swój pace, jaki biegacie, to swoje tempo biegu. No i powiedzmy, biegniecie tam sobie jakiegoś longa, no to macie tam 6 minut na kilometr. Szybko jest podgląd, pach, pach. No to jest zaleta właśnie zegarka, że on jest ciągle na ręce. Jak ja na przykład teraz nie mam tego zegarka i chciałbym iść biegać, no to biorę ten mój licznik rowerowy i po prostu muszę trzymać ten licznik trochę w kieszeni, trochę w ręku go trzymam. No widzę mniej więcej jak biegnę, ale no ja teraz po prostu nie jestem już biegaczem, to tak nie używam. Ale jak miałbym dalej biegać, to musicie mieć taki tracker. Musicie mieć, może nie takiego Garmina, ale jakiś mniejszy model, który po prostu pokazuje wam wasze tempo biegu. Następną kwestią moim zdaniem jest to, że taki tracker to pozwala wam też tak zmierzyć wasze takie jakby obciążenie treningowe. No bo są te dwie w sumie funkcje. No jedna funkcja jest, że jest tempo spoczynkowe, budzicie się rano i widzicie, że macie zawyżone tętno spoczynkowe o jakieś 10 bić
na minutę, więc jest to no, efekt taki, że powinniście sobie troszkę odpuścić trening tego dnia lub mieć trening lżejszy. Nawet jeśli macie trening w waszym planie treningowym, trening, który jest silny, mocny, to powinniście zastąpić go easy treningiem. Jest też funkcja druga, która się nazywa, mierzy tak jakby czas bicia tego zatokowego, czyli z angielskiego jest to HRW, taka jakby zmienność heart rate'u. I w skrócie, im wyższa wartość, tym lepiej i widzicie, że jesteście wypoczęci, wasze bicie serca jest takie zwolnione, tak, nie macie takiego szybkiego bicia, Także mierzą to te nowoczesne zegarki. Następny elementem moim zdaniem też mega ważny było dla mnie, jak ja używałem, to było, że trakował sen. I jeśli się nie wyspaliście, to po prostu ten zegarek to highlightował i też sen jest mega ważny, że czy jesteście w stanie performować tego dnia, czy nie. I wtedy rozumiecie, czemu jesteście zmęczeni. I no jakby to są wszystkie funkcje, które wam pomagają w treningu. No i warto ich używać. No dobra, jeśli już wiemy, jak biegać, mamy trackera na ręce, no to wypadałoby wiedzieć, jakie plany treningowe, jaką strukturę treningu robić. No, co myślicie, że jak ci biegacze wychodzą na zewnątrz, to nie mają planów treningowych? Mają te plany treningowe. I ci, co są trochę bardziej ambitniejsi, to mają takie skomplikowane plany, tak jak my mamy w kolarstwie, czyli dosyć mocno się wyciskają. I teraz, jak to wyglądało u mnie? U mnie wyglądało tak, że ja miałem od poniedziałku do niedzieli zasypany plan treningami biegowymi. Waliłem no dosyć sporą objętość, też robiłem tych biegów, ale w skrócie wyglądało to tak. Miałem na pewno taki core training, gdzie było 8 razy po 1 km. Balone to było na stadionie najlepiej biegać, bo ponieważ jakby te okrążenia 400, one są policzone, łatwo jest wykonać ten trening, nie ma żadnych świateł, nie ma ludzi, którzy by ci przeszkadzali za bardzo, psy nie biegają za tobą, także to był mój core, 8 razy 1 km. Następnym treningiem był, powiedzmy we wtorek, był easy bieg, powiedzmy takie 10 do 12 km easy ja już biegłem, ale na początek powinniście to traktować jako sesję taką recovery, więc na początku powiedzmy 30 minut to jest ok. Środa to u mnie było na pewno robienie takiego race pace'u, czyli ja strzelałem jakieś 7 km takie bardzo mocne, tak jakbym się ścigał na wyścigu i później po tym lekki był taki deload i później kończyłem to 3 km na chatę, zazwyczaj gdzie tam mieszkałem, to 3 km easy pace, taki 6 na... Następnym treningiem był mój ulubiony, czyli bieg ze zmiennym tempem. I teraz wyglądało to mniej więcej tak, że zaczynałem powiedzmy od pułapu tam 5.30 i co 2 km zmieniałem to tempo biegu na coraz szybsze. I u mnie wypadało to tak, że co 2 km co te 20 sekund redukowałem w dół, aż kończyłem bieg praktycznie sprintem i nie mogłem już biec dalej. I teraz to trzeba sobie trochę wykalkulować, no bo z jednej strony możecie gdzieś odpaść na środku swojej trasy i zanim wrócicie na chatę, to jeszcze trzeba znowu dyszkę zrobić, więc musicie sobie tak ułożyć traskę, żeby w miarę ta końcówka była koło chaty. No bo jak już skończycie ten bieg, to po prostu jest koniec mocy, jest praktycznie odcinka po tym temacie, no bo kończycie bieg praktycznie sprintem, czyli powiedzmy, jak dla mnie to było, ja kończyłem 3.30, no to już było tak no srogo dla mnie ten bieg. Okej, następnym treningiem moim zdaniem najbardziej nudnym i po prostu nie chciałem nigdy go robić, jest trening tak zwany long, czyli bieganie z średnim, takim niskim tempem, powiedzmy 6 minut na kilometr i walicie te 25 do 30 km. Niedziela zazwyczaj wypadało to, bo wiadomo, nie trzeba chodzić do pracy w niedzielę i po prostu ja szedłem do lasu i biegłem te 25 do 30 km. No do pożygu, dobrze, że podcasty są i istnieją i sobie słuchaweczki zakładałem przez muzyczkę i jakoś to przetrwałem, te longi, ale no long to jest tak samo jak w kolarstwie, jakbyś robił dużą objętość treningową w zimę, powiedzmy taką bazę, nie? No to mniej więcej na tej samej zasadzie, że musisz te mitochondria sobie wybudować, dlatego takiego longa biegło się, ale moim zdaniem można dojść do niezłej formy biegowej bez tych longów i tak samo jak w kolarstwie. No dobra, mniej więcej plan tygodniowy wygląda tak.
czyli w każdy praktycznie dzień coś robimy. Możemy włączyć do tego jeszcze jakąś siłownię, ćwiczenia takie pylometryczne, skoki na skrzynie. To wszystko jest fajne, także można jeszcze dołączyć, o ile się regenerujemy. I teraz dochodzimy do sedna planu treningowego. W sumie w każdym sporcie, czyli monitoring i progresja treningu. Jeśli nie będziecie monitorować własnego ciała, no to klęska Was czeka bardzo szybko. Jeśli nie jesteście w stanie wykonać już jakiegoś treningu lub trening traci na quality, to powinniście jakby zrobić taką rewaluację tego, jak się czujecie i czy Wasz plan treningowy po prostu nie jest zbyt mocny do Waszych możliwości obecnie. Ja monitoruję swój trening sam, ale jeśli bym nie znał się na tym, to bym zlecił to na pewno jakiemuś trenerowi, który by nad tym czuwał na tym i sprawdzał, czy codziennie ja jestem w stanie wykonywać ten trening w zadanym planie treningowym i czy po prostu się nie zajeżdżam, no bo część ludzi robi tylko plan treningowy, a nie wykonuje innych pobocznych aktywności. I teraz dochodzimy do najważniejszej w sumie rzeczy, jeśli dla mnie był trochę takim otwarciem oczu, co się może wydarzyć, kiedy biegasz, naparzasz mocny plan treningowy i po prostu nic poza tym nie robisz. Czyli są dwie rzeczy. Rolowanie po treningu. I teraz każdy z Was powinien się wyposażyć w roller, jeśli Wy biegacie już taki porządny kilometraż. Czyli nie to, że tam sobie wyjdziecie raz w tygodniu, sobie pobiegacie i myślicie, że wszystko jest ok, ale jak zaczniecie robić taki plan treningowy, jak ja Wam tutaj przed chwilą przedstawiłem, no to czeka Was wielkie bóle kolan, wielkie bóle łydek, wielkie bóle czworogłowych mięśni. Wszystko to musicie wyrolować po treningu. Niweluje to taki efekt ciężkości nóg i jednocześnie na następny dzień czujecie się dużo lepiej, no bo może być tak, że Was wszystko boli. Wszystko Was boli na następny dzień, ale Wasza sprawność biegowa jest w 100% gotowa do biegu. Czyli Wasze mięśnie są gotowe, tylko macie takie uczucie, że kurczę, dzisiaj chyba nie, jeszcze muszę się zregenerować i to może być takie bardzo jakby zniechęcające do dalszych treningów, także rolowanie mega ważne moim zdaniem. Jeśli nie korzystacie z rolowania, to pójdźcie chociaż jakieś masaże sobie, są teraz różne możliwości, są te teragany, co uderzają tam w te mięśnie, także jest dużo możliwości, są buty kompresyjne, to zależy kto ile ma kasy, kto ile ma czasu, a moim zdaniem taki roller 10 minut to jest max na tym rollerze i jesteście po prostu nówka, funkiel, wszystko gra. Wiecie, jakie dziwne uczucie wyjść na zewnątrz na wysiłek fizyczny i nie zabrać ze sobą dwóch bidonów z izotonikiem? Bardzo dziwne. Ale w razie co, mam tutaj taki oto strumyczek, więc w razie co, poratuje mnie. Także lecimy dalej. Jednym z ważniejszych elementów każdego biegacza w zimę jest odpowiednia skejta. Trzeba dbać o siebie, żebym ja nikogo na mieście czy gdzieś w lesie nie widział w króciutkich skarpetuniach, bo po prostu podejdę i zrobię komuś krzywdę. Albo sami sobie zrobicie krzywdę nosząc te skarpety. Już demonstruję, jak powinna wyglądać odpowiednia skarpetunia, tak? Proszę bardzo. Skejta ma być podciągnięta, ma najlepiej, żeby była z merynosika, tak? To kiedyś żyło, to jest stworzenie, to jest normalnie żywy materiał i to chroni nasze achillesy, ponieważ jeśli Wy nie macie tutaj ochronionego tych skarpet tak wysoko podciągniętych, to Wasz achilles jest po prostu odmrożony, sami sobie to odmrozicie nawet biegając godzinkę i po prostu koniec końców on strzeli. I jak strzeli, no to czeka Was bardzo długa rekonwalescencja i wizyta u ortopedy. Zapomniałem, z bieganiem jest trochę łatwiej, no bo nieważne za bardzo jaka jest pogoda, no bo jak pada deszcz, to na chwilę znajdzie się taka luka pogodowa, no i nawet jak jest mokro, to pobiegasz sobie i nie jest to big deal. Później ciuchy ładujesz do pralki i wszystko jest w pytkę, co nie? Nawet jeśli jest śnieg, to jest dużo bezpieczniej pobiegać sobie niż pojechać na rower, gdzie jest niebezpieczeństwo na rowerze jest dużo większe. I tak samo jakbyś pojechał na rower i byłaby lipna pogoda, no to cały rower w błocie uwalony, czy też zimą sól, wszędzie rozsypują tą sól i twój rower po prostu wygląda jak gruz i później po całym wypadzie to jeszcze musisz posiedzieć te 20 do 30 minut, żeby go doprowadzić do ładu, bo przecież nie wrzucisz do piwnicy swojego roweru za 30 koła i nie dasz mu tam po prostu zgnić, co nie? Także bieganie jest łatwiejsze i jest też łatwiejsze, jeśli chodzi o taki entry level, no bo
kupujesz co? Koszulkę, spodenki i tak naprawdę buty do biegania, gdzie no buty do biegania, powiedzmy, no to jest jakieś tam 400 zł, no trzeba przynajmniej dać za takie lepsze buty i nie warto oszczędzać na butach, chłopaki, no bo jak będziecie oszczędzać na butach, to się przejedziecie tak jak ja się przejechałem i pierwszy raz jak kupiłem sobie buty do biegania, to kupiłem sobie takie, które mi się podobają. No i sobie wyobraźcie, kupiłem sobie buty, które są dla stopy pronującej, czyli mają taką wkładkę specjalną i ta wkładka zapobiega takiemu wpadaniu stopy na jakby do środka twojej postawy, co nie? No i ja efekt był taki, że po miesiącu biegania zaczęły się duże bóle stop. Miałem takie bóle stóp, że w ogóle nie mogłem butów zakładać i nie pomagało za bardzo nawet rolowanie stopy kulą. Także doszedłem do tego po dużym researchu i wyszło na to, że muszę buty, które za 400 zł kupiłem, to praktycznie muszę je wywalić do kosza, no bo nie da się już w nich biegać. Także pamiętajcie, buty muszą być dopasowane do ciebie. Najlepiej pójść sobie do sklepu z butami do biegania i często oni mają taką maszynę, która dobiera ci buty jakby do twojej stopy, tak? Czyli ty tam biegasz na tej bieżni i praktycznie oni też nagrywają cię od przodu, od tyłu, od z boku i oni ci dobiorą taki but, jaki powinien być dla ciebie. I moim zdaniem to jest tak jak z bike fittingiem na rowerze. Czasami odbiera ci to chęć do jeżdżenia na rowerze, ponieważ wszystko cię napierdziela po tej jeździe. Kolana, plecy, dupsko, także warto pójść tak samo w świecie biegowym na właśnie taki, jak powiedzieć, bike fitting. Okej, ale jak to się stało, że zacząłem jeździć na rowerze? No, historia wygląda następująco. 3 lata mniej więcej biegałem ostro hardkorowe treningi, też ustrukturyzowane. Także nie byle co. To całkiem nieźle mi szło. Wyniki miałem mniej więcej na dyszkę 37 minut, także ja byłem całkiem zadowolony z tego. Trening ustrukturyzowany, coś takiego jak teraz mam na rowerze, także praktycznie dzień w dzień trening. Tygodniowy taki jakby wolumen 80 do 100 km, także no grubo szłem. No i pewnego dnia zostałem zaproszony na imprezkę, idę na tą imprezkę, patrzę mój kolega obecnie ortopeda, mówi do mnie tak: o Łukasz, fajnie, że ćwiczysz, że tyle biegasz, widzę, że jesteś fit, ale mówię, ile ty biegasz w tygodniu? No ja mówię, no biegam 80 do 100 km, chłopie. Różne takie mocne, lżejsze treningi, długie wybiegania. Mówi, chłopie, ty będziesz brał udział w nowej odsłonie Robocopa. No normalnie, wstawią ci 2 endoprotezy biodra, kolana ci wymienią, też weźmą endoprotezę. Także będziesz, mało tego, ty powinieneś, Łukasz, zmienić dyscyplinę. Albo się wejść za jakieś pływanie, albo za jazdę na rowerze. Tam po prostu nie ma takiego bicia na stawy i wszystko będzie w porządku. Będziesz mógł dalej sobie harpaganie, będziesz się dobrze czuł. Może dołożysz troszkę siłowni i wszystko będzie glancać. Ale bieganie to nie jest dla ludzi. Ludzie nie powinni biegać. Jak sobie zobaczycie biomechanikę, my nie jesteśmy, kurde, gepardem, żeby gonić jakąś tam sarnę, tylko my już jesteśmy gatunkiem ucywilizowanym i po prostu taka umiejętność jak bieganie jest nam niepotrzebna. I teraz, jak wy po prostu wstajecie z kanapy i zaczynacie biegać, to wasze stawy dostają taki wpierdziel, nawet sobie wyobraźcie, weźcie sobie na próbę, wyjdźcie na przykład na pół godziny i przebiegnijcie się i zobaczycie, jakie jest odczucie na przykład po godzinie i zobaczycie, że te nogi są takie normalnie kowadła, co nie? No właśnie. I o to chodzi, że wasze mięśnie nie są na to gotowe, za często za dużo wolumenu pakujecie i te takie cały czas jak podskakujecie i lądujecie tą stopą, to po prostu te stawy dostają tam wpierdziel, ta maść nie nadąża po prostu odprowadzać tego tarcia i koniec końców jest taki, że tej mazi nie ma i te kolana są zużyte i wiadomo, jak nie ma smarowania, to tak jak w łańcuchu, napęd się szybciej zużywa, co nie? Okej, rano po imprezie siadam, włączam kompa, patrzę, czy gościu mi po prostu nie ściemnią. No bo wiecie, czasami ktoś ci coś powie, nagada ci jakichś tam pierdzieletów, ty to w to uwierzysz i po prostu przestaniesz uprawiać swoją ulubioną dyscyplinę. Tak jakby ktoś ci teraz na rowerze powiedział, że jak będziesz dużo jeździł na rowerze, to ci te kolana wysiądą. No, trzeba to sprawdzić, tak? No jeśli to prawda, no to tak robimy. No i siadam, sprawdzam, patrzę, kurde, gościu ma rację, co nie? I sobie myślę, no dobra,
na co zmieniamy tą dyscyplinę. Coś mówił o rowerze, na rowerze i mówił też o pływaniu. No to sobie wpisuję w Google i wiecie co mi wyskoczyło? Wyskoczył mi shybike. I shybike jak jeździł między tymi, w tych lasach, te wyścigi, ja się tak podjerałem, no bo to jest to, co właśnie robiłem w bieganiu. Taki, ja lubię chodzić często na zawody, tak? I jakby ćwiczę po to, żeby jeździć na tych zawodach. I właśnie Szajbak, ten filmik był z Szajbajkiem, gdzie on jeździł na tym rowerze i tam się ścigał i to tak się podjerałem na maksa. Mówię, dobra, już kij z tym pływaniem, nawet nie sprawdzam, co tam się z tym pływaniem dzieje. Zaczynam jazdę na rowerze. Tylko problem jest taki, że nie miałem roweru. I zanim ja kupiłem ten rower, to minęło chyba z pół roku i przez ten pół roku ja zrobiłem taki deep dive, jak jeździć na rowerze, że ja już wiedziałem wszystko o tym rowerze, a nie miałem roweru. Także taka była historia mojego startu z rowerową przygodą. No dobra, a co wy myślicie o bieganiu? Czy jest to jakaś forma dla was dobra, czy zła, czy w ogóle biegacie w zimę? Na przykład widzę, że część rowerzystów przerzuca się na bieganie, bo z wiadomych względów ciężko jest w śniegu jechać, uszkodzenia sprzętu, więc lepiej sobie pobiegać. Zastąpiają to bieganiem i siłownią. Czy dalej harpaganicie, jeździcie, nieważne jaka pogoda, dajcie znać w komentarzach, zobaczymy jak to wygląda. Cześć, do następnego. Bum.